Państwa, politykę mieszkaniową w Głogowie prowadzimy na wielu szczeblach, na wielu etapach. Oczywiście jest to rozwój TBS-ów, są mieszkania komunalne, socjalne. Najwięcej potrzeb i najwięcej wniosków jest od osób oczekujących na mieszkania, ale nie brakuje także osób, które chciałyby się zamienić. I to w różnych sytuacjach. Są osoby już na przykład samotne, posiadające duże mieszkanie. Są z kolei osoby wielodzietne, gnieżdżące się na małych mieszkankach i one często chciałyby zamienić się między sobą na mieszkanie. Do tej pory odbywało się to w ten sposób, że co jakiś czas my, posiadając nasze wolne lokale, ogłaszaliśmy, że jest taka możliwość zamiany. Dzisiaj chcemy wystartować z nową formą, tworząc bank zamiany lokali. Za chwilę powiemy, jak to technicznie będzie wyglądać, natomiast z obserwacji przez wiele miesięcy widzimy taką potrzebę, taką tendencję. W ten sposób, zamieniając lokal za lokal, możemy pomóc zarówno jednej osobie, która ma problemy finansowe z utrzymaniem dużego lokalu, i drugiej osobie, która chciałaby mieć lokal większy, ponieważ liczba dzieci, rodzina, potrzeby wymuszają na nią taką decyzję, a my na przykład, nie posiadając takiego lokalu, moglibyśmy go pozyskać w wyniku zamiany. Czyli tworzymy bank danych i będziemy się zwracać do Państwa o to, abyście do nas przesyłali takie informacje. My je będziemy gromadzić, będziemy kojarzyć ludzi, rodziny między sobą po to, aby pomóc zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Szanowni Państwo, Pan Prezydent i ja w każdym tygodniu, we wtorek, od 13 do końca dnia pracy przyjmujemy mieszkańców. Można powiedzieć, że te wizyty, a jest to około kilkunastu wizyt u Pana Prezydenta i kilkunastu wizyt u mnie, przede wszystkim mieszkańcy mówią o mieszkaniach. To jest dzień, to jest godzina, gdzie spotykamy się z tymi problemami, które mieszkańcy nam przekazują. I Pan Prezydent, chcąc być elastycznym, cały czas sukcesywnie wprowadzamy pewne nowelizacje w naszych przepisach. Przypomnę tylko, że w lutym Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie zmiany zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi, gdzie wprowadziliśmy kilka takich elastycznych narzędzi. O tym szeroko mówiliśmy wówczas. Te narzędzia na dziś się sprawdzają i ta uchwała dała nam także możliwość, aby być elastycznym, jeżeli chodzi o możliwość zamiany lokali. Tutaj istotne jest to, że otwieramy się na zamianę lokali w zasobach naszych komunalnych, w zasobach TBS-u, jak i ewentualnie w zasobach spółdzielni. Tak jak powiedział Pan Prezydent, ludzie mają różne potrzeby i żeby to jakoś skojarzyć, żeby znaleźć miejsce konfrontowania tych potrzeb, tutaj służby tak naprawdę Urzędu Miejskiego, pracownice Wydziału Komunalnego wpadły na pomysł, żeby utworzyć ten bank zamian lokali mieszkalnych. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Rozpoczynamy taką kampanię informacyjną. Na naszej stronie głogowskiej są podane ogólne zasady. Równolegle prowadzimy taką kampanię, która jest bardzo skuteczna. Po prostu ogłoszenia na klatkach schodowych, na drzwiach, w naszych zasobach. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Idea jest taka, że jest dostępny formularz, który należy wypełnić i złożyć u nas w urzędzie, w biurze obsługi mieszkańca bądź wprost w wydziale komunalnym. Na bazie tych formularzy będziemy tworzyć takie zestawienia, taki bank, taką bazę informacyjną, gdzie będziemy podawać lokal, pewne szczegóły mówiące o tym lokalu. Absolutnie nie będziemy podawać dokładnego adresu, nie będziemy podawać imienia i nazwiska. Ewentualnie, jak wnioskodawca oświadczy i wyrazi na to zgodę, to podamy jego numer telefonu. Wówczas to mieszkańcy będą mogli kojarzyć się i w efekcie, jeżeli dogadają się, jeżeli skojarzą się, to w tym momencie odwiedzą nas, Urząd Miejski w Głogowie, celem sformalizowania tych wszystkich kwestii. Powtórzę, jest to pewna nowość. Oczekujemy na to, że wychodzimy naprzeciw tym wszystkim, którzy do nas przychodzą i mówią, na przykład przychodzi osoba, która mieszka w TBS-ie, jest bardzo solidnym płatnikiem, płaci czynsz i to jest dobre zjawisko, to jest dobra postawa
tej rodziny. Natomiast przychodząc mówi tak, ten czynsz jest na tyle wysoki, że chciałaby znaleźć coś w zasobach komunalnych. Więc może się okazać, że ktoś w zasobach komunalnych mieszka na mniejszym mieszkanku, ma większe dochody, ma rodzinę, gdzie potrzebuje więcej przestrzeni i a nuż się uda. Także nie wiemy, jak to narzędzie, jak ten mechanizm będzie funkcjonował, ale liczymy na to, że spotka się z takim pozytywnym oddźwiękiem wśród mieszkańców. Zamiana lokali to jest oczywiście dużo prostsza forma niż otrzymanie nowego lokalu, bo także, mówiąc przykładowo, wyobraźmy sobie, że jakaś rodzina, która na przykład w jednym pokoiku z trójką, czwórką dzieci mieszka, wnioskuje do nas o przydział mieszkania większego. Okazuje się, że no akurat w tej chwili w zasobach nie ma i trzeba oczekiwać pół roku, może dłużej, a tu na przykład jeżeli znajdziemy ofertę, informację od innej osoby, która ma większe mieszkanie, jest już na przykład osobą samotną, która została w podeszłym wieku, chciałaby 2-3 pokoje zamienić na coś mniejszego, również w zasobach komunalnych, tym samym płacić mniejsze czynsze, mniejsze opłaty. Kojarzymy takie dwie rodziny i często w ciągu kilku tygodni temat i problem danej rodziny można załatwić. Czyli im większa taka baza, im więcej informacji, tym jesteśmy w stanie szybciej reagować i oferować lepsze warunki rodzinom oczekującym.